Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Hiodo. I dzisiaj wspólnie zrobimy dorajaki. Dorajaki to japońska słodkość. Dwa naleśniki i w środku jest nadzienie anko. Anko to słodka pasta z czerwonej fasoli. Zamiast tej pasty możemy również użyć czekolady albo miodu. Spróbujmy. Zaczynamy od naszej pasty anko. Lecz jeśli chcesz użyć na przykład czekolady, to przeskocz do 2 minuty i 42 sekundy. Nastawiamy duży garnek ze sporą ilością wody. Dokładność co do mililitrów nie ma tutaj znaczenia. Czekając aż woda się zagotuje, przepakujemy 300 g czerwonej fasoli, najlepiej azuki. Choć ze zwykłej też powinna wyjść, może być ewentualnie trochę bardziej gorzka pasta. Do gotującej się wody wsypujemy naszą fasolkę i gotujemy przez 10 minut. Po 10 minutach wyłączamy płytę i zostawiamy garnek pod przykrywką na 5 minut. Następnie odcedzamy fasolkę, lecz wodę wlewamy do micki, ponieważ będę ją pić. W Japonii woda z czerwonej fasoli jest popularna w ramach herbaty. Jest zalecana m.in. kobietom w ciąży ze względu na zdrowe właściwości i brak kofeiny. A smak zaraz spróbujemy. Fasolę z powrotem rzucamy do garnka i wlewamy nową wodę, tak żeby z nawiązką przykryła naszą fasolkę. Będziemy gotować to przez około godzinę, aż fasola nam totalnie zmięknie. Czas na test naszej herbatki. No to próbujmy. Całkiem niezłe. Smakuje jak woda z fasolą. Jeśli nam powstanie coś w stylu piany, zbieramy ją i wylewamy. Po godzinie zmniejszamy sobie naszą moc i pod przykrywką gotujemy kolejną godzinę. Po godzinie gotowania dodajemy 200 g cukru w dwóch partiach po 100 g. Mieszamy dokładnie i gotujemy bez przykrywki na większej mocy, dopóki nam woda praktycznie cała nie wyparuje i pasta zgęstnieje. I gotowe! Fasolkę można zblendować albo znieść tłuczkiem do ziemniaków. Przechodzimy do naszych naleśniczków. Do miski wbijamy 2 jajka. Dodajemy 50 g cukru. Łyżeczkę miodu. I mieszamy wszystko razem. Dodajemy 90 g mąki oraz łyżeczkę proszku do pieczenia. Składniki łączymy ze sobą dokładnie. Dodajemy 10 ml wody i porządnie mieszamy. Konsystencja ciasta jest dość gęsta, ale w miarę leista. Gotowe! Przechodzimy do smażenia. Do jednego dorajaki będziemy potrzebować 2 naleśniki.
Jak już nam się ładnie usmażą, nakładamy naszą pastę Anko. Jeśli ktoś nakłada czekoladę lub miód, radzę poczekać, aż naleśniki będą chłodne. Następnie nakładamy drugi naleśnik i staramy się połączyć krańce. Gotowe! Dajcie znać, jeśli spróbujecie mojego przepisu. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi przepisami. Dzięki za oglądanie. Dziane!